jesteś już dzieckiem. Nie przystoi nas już w twoim wieku. Szybkie pytanie. Kto z was kiedykolwiek albo bezpośrednio usłyszał takie pytanie w swoim kierunku, albo gdzieś wokół siebie usłyszał tego typu stwierdzenie? Przepraszam, ręka do góry proszę. Okej, okay, rozejrzyjcie się dookoła, to było, myślę, spokojnie 3/4 sali. Świetnie, to znaczy, że moja prelekcja ma sens, możemy kontynuować. Zadałem sobie pytanie, czemu tego typu stwierdzenia pojawiają się w naszym otoczeniu? Na pewno odpowiedzi jest wiele, ale wydaje mi się, że warto przedstawić jeden z punktów widzenia, na który wpadłem. Normalność. Jest to bardzo szeroka definicja. Moglibyśmy na nią spojrzeć przynajmniej z paru punktów widzenia. Natomiast chciałbym zaoferować krótką podróż. To, co ja odkryłem na temat właśnie definicji normalności. Myślę, że każdy z nas będzie mógł coś z tego wyciągnąć, łącznie ze mną. Tutaj taka prosta definicja, że normalność to jest to, co głosi większość z nas. Przyjmijmy umownie, że to jest normalność w takim krótkim opisie. Słuchajcie, od czego tak naprawdę zależy, że rodzi się w nas coś takiego jak normalność, czyli że pewne poglądy, pewne stwierdzenia w naszym otoczeniu zaczyna głosić większość. Na tę definicję według mnie wpływają przynajmniej cztery aspekty. Pierwszym z nich jest uwarunkowanie kulturowe i cywilizacyjne, czyli gdzie się rodzimy. Na przykład, jeżeli ktoś urodził się w Afryce, w kraju, przypuśćmy, który wspiera poligamię, gdzie mężczyzna ma wiele żon. W takim kraju normalnością jest to, że facet sobie idzie po ulicy ze swoimi kolegami, nagle widzi, że inny pan idzie ze swoją żoną i ma tylko jedną kobietę. I co oni na to? Chłopie, co ty robisz? Chyba coś ci się pomyliło. Weź sobie znajdź jeszcze ze trzy fajne dziewczyny, ożeń się tak jak my. Będzie ci się dobrze żyło. Państwo daje dotacje, jak masz więcej żon. Będzie okej, okay, dasz sobie radę. Ale panowie, ja się zakochałem. Co ty wygadujesz, chłopie? O czym ty mówisz? Zakochasz się jeszcze trzy razy, będzie dobrze. No i tego typu kulturze, oczywiście to skrajny przypadek, który opisuje, wiadomo, że to nie byłoby tak zawsze. Natomiast w niektórych miejscach, gdzie jest silne uwarunkowanie, że poligamia jest wspierana, ta normalność zaczyna przytłaczać i w ten sposób. Innym przykładem jest wychowanie naszych rodziców. Każdy z nas się urodził i nie wybierał, gdzie się urodzi, zakłada, to, że ktoś pamięta, no, sorry. I nasi rodzice już u samych podstaw kształtowali to, jak postrzegamy dorosłych ludzi, to jak postrzegamy normalność. Bo przecież jeżeli nasz tata był w pełni ułożonym rodzicem, zawsze ubrany perfekcyjnie, mama zawsze wszystko miała posprzątane, w domu zawsze lśniło, no to przecież musi tak być wszędzie. No bo jak może być inaczej? To jest normalne, że tak żyją ludzie. Potem jak dorastamy, się okazuje, że poznajemy ludzi, poznajemy różne otoczenia, że niekoniecznie tak jest. Ale nasz młody umysł kształtuje normalność też na bazie rodziców. Grupowe uwarunkowania. Jedno z bardziej niebezpiecznych wersji, które możemy przypisać normalności. Wiecie czemu? Ktoś ma pomysł? Ponieważ to my decydujemy najczęściej, by wziąć udział w danej grupie społecznej. To jest jedna z tych normalności, o których już decydujemy. Najczęściej, przynajmniej na początku życia, w daną kulturę i cywilizację wradzamy się. Rodzimy się w danym kraju, rodzimy się w danej kulturze. Rodziców też nie wybieramy. Natomiast grupę społeczną już tak. Grupą społeczną może być na przykład sam fakt, że lubimy jeździć na motorze. A więc spotykamy się z ludźmi, którzy jeżdżą na Harley'ach. I my chcemy uczestniczyć w tej grupie. I ta grupa też ma już swoje pewne normalności, na przykład antyspołeczne.
Społeczeństwo jest do kitu. Słuchaj tam, jakiś rząd, rząd nic nigdy nie będzie wiedział, my wiemy najlepiej, trzeba pić, bawić się i rock and roll. I to jest grupa społeczna, która też kształtuje normalność. Zobaczcie Państwo, zobaczcie Wy, z ilu stron de facto ta normalność nas atakuje. Inny przypadek to jest też uwarunkowanie historyczne. Na przykład u nas w państwie no przez wiele lat generalnie dążyliśmy do samego faktu, żeby żyć normalnie. Ponieważ my byliśmy, można powiedzieć, na takiej ujemnej normalności, gdzie było wszystkiego deficyt. Był deficyt wszystkiego w sklepach, czegokolwiek. Więc my tak naprawdę chcieliśmy mieć w pewnym etapie naszej historii po prostu te zwykłe życie, gdzie się de facto można coś kupić w sklepie, jest to dostępne, jest ta praca, jest ta wolność wyboru pracy, że wyjdziemy na zewnątrz i nie zostaniemy spałowani. To jest genialnie, dążyliśmy do tego. Udało nam się to. Natomiast coraz więcej osób widzi, że to niekoniecznie jest koniec ewolucji. Ja kontra normalność. Czyli jak ja odnajduję się w normalności. Tak to jest moje dzieło. Żebyśmy mogli wspólnie dojść, jak my jako ludzie odnajdujemy się w normalności, chciałbym troszkę wywołać w nas interakcji. Prosiłbym Was o rzucenie paru haseł. Z czym Wam się kojarzy normalny Polak? Taki, wiecie, zwykły Polak, który gdzieś sobie jest taki postrzegany przez Was. Jakieś hasła poproszę. Na rzeka. Z reklamówką, na rzeka. Co tam? Sandały i białe skarpetki. Co jeszcze? Piwo. Piwo, okej. Słucham? Jak? Brzuszek. Okej. Dobra, myślę, że mamy pewien profil w takim razie nakreślony normalnego Polaka. Z brzuszkiem, w białych skarpetach, z piwem, na rzeka często. Taki typowy Polak. I z reklamówką. Dokładnie. Trusko złoń, dokładnie. Ma też swoje określone poglądy. Słuchajcie, myślę, że wielu z nas, gdyby usłyszało taki profil Polaka, to powiedziało, tak, każdy tak mówi, tak, normalny Polak, nie? Wiadomo, o co chodzi. I to jest ciekawy fenomen. Czemu tak jest? Czemu my tak postrzegamy samych siebie? Czemu my tak postrzegamy Polaków? Skąd taka normalność, taka definicja w nas? Pójdźmy dalej. Normalny dorosły w Polsce. Troszkę rzućmy sobie wyzwanie. Hasła poproszę. Normalny dorosły człowiek w Polsce. Ma etap. Co dalej? Smutny. Zmęczony, smutny. Co jeszcze? Reklamówka. To też potrzebne. Zapracowany. Jedno dziecko. Okej, myślę, że to wystarczy. Mówi po polsku, dobrze. Czyli słuchajcie, mamy zapracowanego z reklamówką, narzekającego na etacie z jednym dzieckiem mężczyzny. Czy tam kobiety? Oczywiście. A propos, jeszcze wracając na moment dosłownie do uwarunkowania cywilizacyjnego, żeby panie się nie poczuły poszkodowane, to w Nepalu oczywiście jest też kraj, czyli Nepal jest krajem, jest miejsce, w którym to kobieta ma wielu mężczyzn. I jest taka, jest nawet taki jeden artykuł, panie, który niedawno czytałem, gdzie pani ma czterech mężów, z czego to są cztery bracia. I jeden nigdy nie widział swojej żony, bo mieszka w innym mieście kompletnie. Ale jak spytany był, czy nie korci go, żeby nie zdradzić przypadkiem tej swojej żony, której de facto nie widuje, powiedział, no jak to? Przecież to moja żona. Było oburzony. To jest ewidentnie cały czas układ działający. Także różne normalności, różne cywilizacje. No i przejdźmy do ostatniej definicji. Normalne dziecko w Polsce. No bo wiadomo, w różnych krajach różnie bywa, nie? W Ameryce normalne dziecko będzie bardziej wyluzowane, u nas pewnie będzie bardziej spięte. Ale inteligentniejsze. Jakie są wasze poglądy? Chipsy, to okej. Okay. Dalej? Tablet. Jak? Tablet. Tablet, chipsy? Pokemony. Siedzi przed telewizorem. Nie ma reklamówki. Nie ma reklamówki. Pan się zgadza? Ma reklamówkę, ale mniejszą. Ma tablety, to już było. Okej, okay. Dziękuję. Czyli mamy dziecko, które siedzi przed telewizorem, ma jeszcze dodatkowo, gra na tablecie siedząc przed telewizorem, gdzieś tam z boku leży mała siatka. Chipsami. Je chipsy do tego.
myślę, że te profile, które nam się gdzieś tam kształtują, jeżeli myślimy o pewnych pojęciach, są dla nas bardziej oczywiste i bliższe naszym poglądom jako osobom z Polski niż inne, niż z innych krajów. I to jest ciekawe, jak te normalności się funkcjonują i tworzą się w naszych głowach. I tutaj zauważcie, jak poglądy, które wykreowaliśmy, de facto trochę się konfrontują. Poważny, smutny, narzekający dorosły. No i mamy to dziecko z drugiej strony, które woli się pobawić na tablecie, jest troszkę nierozważne, takie nieodpowiedzialne, sobie patrzę telewizorem, cały dzień siedział na tą siatkę, nie patrzy. Nie? Przecież zaraz ją weźmie ktoś, ukradnie mu tą siatkę. Dorosły by nie mógł o tym pomyśleć, musi ją trzymać blisko, no przecież zakupy zrobił. Dlatego w naszej normalności normalnym jest, że jest etap dzieciństwa i jest etap dorosłości. Zobaczcie, że to jest bardzo normalne, że dzielimy te dwie części na etap dzieciństwa i etap dorosłości. To jest normalne w naszej normalności, bo te dwa pojęcia się konfrontują. One są różne. No to jak są różne, no to trzeba je podzielić. Jesteś albo dzieckiem, jesteś albo dorosły. Jesteś albo super wszystko wiedzący, albo jesteś nic nie wiedzący. Proste. Jesteś albo dzieckiem, albo dorosłym. W niektórych społeczeństwach jest na to rytuał przejścia. Gdzieś tam w Kambodży trzeba zabić lwa, pokazać, że się jest mężczyzną w wieku 16 lat i wtedy, voila, jesteś mężczyzną. W dzisiejszych czasach, na przykład w Polsce, to można powiedzieć, że zyskuje się osobowość prawną, ma się 18 lat, zyskujesz pełnoletność, albo kończy się studia, masz 26 lat, wychodzisz w wielki świat, dla innych to będzie może, że się przeprowadzasz pierwszy raz od rodziców, zaczynasz sam mieszkać, jesteś dorosły. Normalności są już troszkę różne, ale w każdym wypadku jest ten rytuał przejścia. Dziecko, dorosły. Wielu z nas go akceptuje. Pytanie, czy to dobrze? W normalności polskiej nie da się inaczej. W normalności polskiej musi być rytuał przejścia. Jesteś albo dzieckiem, albo dorosłym. I tego się trzymać. I biada ci wystąpić, spróbuj inaczej. Ja właśnie miałem taki przypadek w swoim doświadczeniu, kiedy w młodości byłem traktowany przez nawet znajomych jako bardzo poważna osoba. O, idzie najpoważniejszy facet na dzielni, mając 12 lat. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi. W dzisiejszych czasach już wiem, że tak naprawdę to normalność kazała im mówić, że ja byłem inny. Ja byłem inny niż normalni ludzie z mojego środowiska, którzy w większości byli bardziej wyluzowani, imprezowali, okej, fajnie, a gdzie tam będzie myślał, nie wiadomo czym. Schemat się powtórzył jak dorosły. Kiedy spotykałem się z moimi znajomymi, nagle zostałem postawiony w świetle nowych obowiązków, nowych wyzwań, nowych wydarzeń, które kazały mi być dojrzałym facetem, który musi unieść ciężar i czułem, jak ta normalność osób dookoła, którzy byli coraz starsi, zacząłem się obracać wokół ludzi, którzy już mieli gdzieś tam 10 lat, no jak to? Ja też muszę być jak oni, muszę być poważny, gdzie ja będę się tutaj z tym zadawał, gdzie ja będę to robił. Przecież tak normalnie dorośli nie robią. I zaczęło się. Droga w dół. Droga, w której zacząłem odcinać się od znajomych, od świetnych rzeczy, które robiłem w życiu, po to, by stać się jednym z tych normalnych dorosłych, bo przecież tak jest. To jest normalne, że ja muszę być normalnym dorosłym. Nie da się inaczej. Jest normalnym dorosłym. Konkluzja tego jest taka, że chciałbym zaproponować rozwiązanie, które odkryłem już jakiś czas temu w sobie i uważam, że jest to najsłuszniejsza droga, którą moglibyśmy obrać dla siebie z prostego względu, że każdy z nas jest inny i powinien celebrować tą inność. Nawet jeżeli normalność mówi nie rób tego. To jest niesłychanie straszne i trudne momentami, żeby wyjść przeciwko społeczeństwu i powiedzieć, słuchajcie, ja mam 29 lat, kocham malować koty. Dajmy na to, to akurat nie jest fakt, ale dajmy na to, tak? Czy mam fakt? Mam 27 lat i czasami lubię nadal wyjść z kolegami na piwo na boisko. Zabijcie mnie, ale tak jest. I
ja przez pewien okres swojego życia już wypleniałem to, jestem dorosły, ja nie mogę. Mogę. Jestem z tego dumny. Jestem dumny ze swoich kolegów. Mam też kolegów ze świata biznesu, mam kolegów z różnych światów. Okazało się, że można połączyć różne wersje swojego życia i je zintegrować. Jak kiedyś byłem młodszy i chodziło się na imprezy, na to boisko, bo nie było gdzie, to było inny rodzaj imprezy. Teraz się spotykamy, żeby porozmawiać i ma to inny klimat. Zupełnie nowy. Ale można zintegrować rzeczy ze swojej przeszłości w dzisiejszy czas. I to jest bardzo, bardzo ciekawa lekcja dla mnie. I uwierzcie mi, że to ubogaca. Nie... Wielkim moim przesłaniem dla was jest to, nie separujcie się, nie odcinajcie się od tego, co było w przeszłości całkowicie, tylko nauczcie się to w pozytywny sposób zaadaptować do dzisiejszych czasów. To jest możliwe, to ubogaci was jako ludzi. Postaniecie się w pełniejszą wersją siebie. Nie będziecie mówić, odcinam teraz między 15 a 16 roku życia, tamci ludzie, odcinam ich. To już nie jestem dzieckiem, odcinam to. Nie będę malował tych kotów, no bo to robiłem, jak miałem 10 lat. Mimo, że to kocham, ale społeczeństwo mnie wyśmieje. Żona mnie wyśmieje, bo myśli, że zwariowałem. Co ja? Przychodzę po pracy, zajmuję się dzieckiem i jeszcze godzinę koty maluję. No wariat, nie? Nienormalny. Nienormalny. Także proponuję holistyczne podejście do siebie. Nie bójcie się adaptować różnych części życia w dzisiejsze czasy. Łączcie to, żeby być bardziej pełną wersją siebie. Ten schemat tych numerków, który tam narysowałem, polega na tym, że właśnie wyciągamy niektóre rzeczy, jak mamy 10 lat, jak czyste myślenie, rysowanie kotów, przechodzenie dalej. W wieku 15 lat świetnie nauczymy się interakcje prowadzić z innymi ludźmi, uczymy się innych pasji, które mamy, jak grę w koszykówkę. Weźmy to dalej, weźmy to dalej. Nie porzucajmy koszykówki, nie porzucajmy malowania kotów, nie porzucajmy wszystkiego tego, co odkryliśmy w młodości, ale inkorporujmy to dalej. Tak samo jak z czasem w wieku 10 lat nauczycie się odpowiedzialności, świetnie dla was. Weźcie to, idźcie dalej. Ktoś się nauczy w wieku 13 lat, świetnie, niech to weźmie, idzie dalej. I łączcie to w całość. I nie bójcie się, że jeden się nauczy odpowiedzialności w wieku 17 lat, a drugi w wieku 10 lat. Bądźcie sobą. Nie bójcie się, że uczycie się różnych rzeczy w różnym wieku. To jest to, co ja uważam, że pozwala nam być sobą i pozwala nam być różnymi ludźmi. A nie, że jesteśmy albo młodzi, albo dorośli. I świat będzie wyglądał bardziej tak, bardziej kolorowo, gdzie każdy z nas będzie unikalną jednostką, osobowością, kolorową, ponieważ będzie miał coś unikalnego do zaoferowania. Świetnie, no wiadomo, masz pracę, możemy o tym porozmawiać. Ale chciałbym też usłyszeć, co robisz w wolnym czasie. No odrabiam to, co mi w pracy zadali. A może malujesz koty? Czemu nie? Mówię, chyba zacznę rysować koty. Parę zagłosek na szybko. Organizacja społeczna jest w porządku, nie walczmy z nią. To nie o to chodzi, żeby teraz tą mową mówić, że społeczeństwo jest złe i my musimy po prostu z nim walczyć. Społeczeństwo jest okej, okay, ale jak my się zachowujemy w społeczeństwie, to już zależy od nas. Jest dobrze, ponieważ wielu ludzi i coraz większa liczba ludzi de facto odkrywa, że tak właśnie jest, że można być sobą, że można robić, co się chce w życiu i warto, naprawdę warto za tymi ludźmi podążać i obracajcie się wokół takich ludzi, będzie wam łatwiej. Są wyzwania, na przykład aktualny system szkolnictwa. No, nie wspiera on tego, żeby każdy z nas był jednostką. Stara się on raczej kategoryzować nas w poszczególne segmenty, nie zadawać za dużo pytań. No, ale jestem ciekawy. Siedź cicho i odbyć lekcję. Włącz telewizor, zjedz chipsy, bajkę i na siarkę patrz. No koniec, no koniec. A gdybyśmy tak za bardzo znormalizowali swojego czasu Einsteina i Chopina, którzy rodzice by im mówili, nie, ty musisz iść do szkoły, uczyć się. Einsteinowi by szkoła narzuciła schemat swojego działania, on by nie potrafił wyjść ze swoją kreatywnością na wierzch. Co tam? Kolejny żołnierz. Albo geniusz. W takim razie, ostatnie 2 minuty. Panie premierze, jak żyć? Przede wszystkim odwaga. Nie bez powodu podkreśliłem, użyłem myślnika w sobie odwaga. Ponieważ w dużej mierze odwaga polega na tym, że przestajemy ważyć, co jest za ciężkie, a co jest za lekkie. Zastanówcie się nad tym.
jeżeli przestaniecie analizować, czy rysowanie kotów jest dobre, czy jest złe, jeżeli przestaniecie analizować, czy granie na fortepianie jest dobre, czy jest złe w danym wieku, będzie wam lżej, będzie wam łatwiej złapać tą odwagę, więc bądźcie odwagi odważni, będzie fajnie. I tak samo ważne jest, by być dorosłym dzieckiem, jak i dzieckiem w dorosłym. Także nie bójcie się także zbierać w sobie tych cech dorosłych ludzi, typu odpowiedzialność, zaradność, chęć działania, kontrola nad sobą. Są też świetne cechy, które na przestrzeni naszego życia łapiemy. Każdy zdolny jest do zmiany, ale już o tym nie będę mówił. Jeżeli ktoś chciałby o tym porozmawiać, to zapraszam. Dziękuję serdecznie.